Hej, gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick, dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra, przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Witaj. Co słychać, Blair? Dobry wybór. No. Okej. Okej. To zapraszamy ponownie. Hej, Deacon. Masz chwilę? Jak William? Dawno go nie widziałam. Jak się ma Boozer? Tak samo jak my wszyscy. Próbuję przetrwać. No, to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa. Musi zmienić swoje życie. Co to było za życie, Adi? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. Dobrze. Przynajmniej żyje. Czekaj, już otwieram. Dick, podobno wytropiłeś Erika Lynch'a. Tak, tak, Mike, znalazłem go. Chciałem ci podziękować, że go nie zabiłeś. Trafi pod sąd. Będzie miał szansę na przedstawienie swojej wersji. O, to świetnie. Szkoda, że Campbell i Reed nie żyją, żeby móc przedstawić swoją. Hej, są ludzie, którzy będą mówić w ich imieniu. No i mamy świadków. To jedyna słuszna droga. Dajcie mi go na 5 minut. Na bank przyzna się do niego. Dzięki. Ale damy sobie radę. Bez odbioru. Jesteś tam? Tak. Jak się masz, bracie? Jak zwykle. A ty ciągle gonisz helikoptery?
Pojęcia nie mam, ale O'Brien chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Bada świrusów. Nie wiem po co. Hej, muszę spadać. Był tu Skizo i powiedział, że cały dzień mam przerzucać. Czekaj, otworzę bramę. Hej, Buzmer. Jak robota? Jest zajebiście. Świetnie się bawię. Cześć. Hej, Adi, jesteś tam? Tak, tylko jestem. Hej, no więc wydaje mi się, że nie jest mi lepiej. Chyba bardzo się mnie martwi. Wiesz, kiedy był u mnie, był jakiś taki, co nie wiem, zły, przybity. To będę miał go na oku. Dopilnuję, żeby nie... zrobił niczego głupiego, a zobaczę, czy mogę pomóc. Tak, zrób tak. To naprawdę... Serio myślisz, że nie Można jeszcze raz? Tak, zrób tak. Bez odbioru. Jakiś miesiąc przed tym całym zamieszaniem napisałem w swoim biuletynie pożegnanie z wolnością, żeby robić roczne zapasy żywności i wody, bo wiedziałem, że cokolwiek nas czeka, ledwie 9 posiłków dzieli nas od anarchii. Pomyślałem, że jeśli kilka osób będzie przygotowanych, tych, którzy mnie posłuchają, to może przetrwamy, kiedy wszystko wreszcie runie nam na głowy. Ale nie posłuchało mnie ich tyle, na ile liczyłem. A teraz kończą się zapasy i ludzie zaczynają głodować. Pamiętacie bajkę o mrówce i koniku polnym? My, mrówki, które przygotowały się na spodziewaną katastrofę, nie mieliśmy serca, żeby pozwolić umrzeć wam, konikom polnym, tańczącym, kiedy świeciło słońce i nie przejmującym się nieszczęściami, które miała przynieść przyszłość. A teraz wszystkim nam przyjdzie za to zapłacić. Czy umrzemy z głodu? Nie wiem. W wodzie zaczyna brakować ryb. Zwierzyny jest coraz mniej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem kozła czy łanie. Ale jedno wam powiem. Nie zwrócimy się przeciwko sobie. Co to, to nie. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Orego. Nie wierzcie kłamstwom. Pieprzona teoria spiskowa. Z tego, co mi wiadomo, koniki polne uzbroiły się po zęby. Snajper moje przy drodze. Szlak. Patrol łupieżców. Niech to szlak. Buzer, jesteś tam? Tutaj, tutaj! Jak się masz, bracie? Jak zwykle. A ty ciągle gonisz helikoptery? No. Wierzysz, co oni tam kombinują? No to o czym była mowa? Wierzysz, co oni tam kombinują? Pojęcia nie mam, ale O'Brien chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Bada świrusów. Nie wiem po co. Mej, muszę spadać. Był tu Skizo i powiedział, że cały dzień mam przerzucać gówno. Powiedz Skizowi, żeby spierdalał. Tak, przekażę. Na razie. Jednego czatownika mniej. Hey,
Deacon, jesteś? Możesz do nas wpaść? A, no niech zgadnę. Masz dla mnie robotę. Okej, dobra. Bez odbioru. Benzyna. Świetnie. Jakoś to ogarnę. Powinno dać radę. Cholera, kosacze! Okej. To najlepsze miejsce, o tam. Nie jestem pewien, Mike. Traciliśmy już tam ludzi. Traciliśmy kogo? Kiedy? Kilka tygodni temu. Torres i Evans. Szukali zapasów. Mówiłem ci, że oni... Nie, do cholery! Nic nie mówiłeś! Ale mówiłem! Poszliśmy po nich, a wejście było zawalone. Motory stały na zewnątrz, a wokół pełność wirusów. Pamiętasz? Nawet nie wiem, czy weszli do środka. Co się dzieje? Właśnie... Przeglądamy dokumenty, to jest Sherman's Camp. Mm-hmm. Jest kopalnia, która miała się rozbudować. Jasne, pewnie trzymali tam ładunki wybuchowe. Tak. Tyle, że Schizo mówi mi teraz, że mogliśmy stracić w środku dwóch ludzi. Hej, nic takiego nie mówiłem. Dobra, słuchaj. Daj mi tę mapę, a ja zdobędę ładunki, a potem poszukam naszych ludzi w środku. Hej, a to biorę. Może ty mi ufasz, Mike, ale ja nie. Powiedz, ile teraz Tucker płaci za skrzynkę dynamitu, co? Poczekaj chwilkę, dobra? To jego robota. Naprawdę? Czyli co? Poza tym, że narusza rozejm z wieczystymi, miga się od pracy, całymi dniami przesiaduje z Ryki, co jeszcze robię? A ty co robisz? He? Siedzisz na dupie, kiedy wszyscy pracują. Chronię ten obóz. Przed maruderami, złodziejami, włóczęgami. Kurwa, przestańcie już. Dosyć tego! Hej! Nie ufasz mu? To z nim pojedziesz. Ale pamiętajcie, i to obaj, pamiętajcie, jesteśmy częścią tego samego obozu. W porządku. Niech będzie. Rano weźmiemy motocykle i pojedziemy. Teraz. Teraz. No. Teraz, w samym środku nocy. Jasne. Na zewnątrz jest ciemno, czyli wewnątrz kopalni będzie mniej wirusów. A, no jasne. Od kiedy zacząłeś się migać od pracy, latasz za śmigłowcami, jesteś pieprzonym ekspertem od świrusów. Nie trzeba być jebanym ekspertem, żeby wiedzieć, że świrusy wychodzą. Dobra, na... spokój, serio? Wystarczy już tego. Okej. Okay. Okej. Okay. Chcesz jechać teraz? Pojedziemy teraz. Ale to zachowam. Jezu Chryste. Hej, słuchaj, chłopak ma swoje problemy, jak my wszyscy tutaj. Ale robi swoje. Powiedz to Torresowi i Evansowi. Dick, chyba po prostu chciałem się upewnić, że nie przydarzy mu się żaden wypadek w tej kopalni. Jezu, Mike, za kogo ty mnie masz? Wciąż nie jestem tego pewien. Do zobaczenia po powrocie. Kurwa, Macie. Gdzie jedziemy? Do Farciarza, wiesz gdzie to jest? Tak. Będę tam na ciebie czekał. Nie zostawaj w tyle! Deacon,
Jesteś tam? Tu obóz Lost Lake. Odbiór. Tak, Ricky. Co tam? Wpadłam się z tobą zobaczyć. Ale oczywiście cię nie było. Skizo i ja robimy kurs dla Żelaznego Majka. Wrócimy rano. A co tam? Chciałam tylko spytać, kiedy możemy naprawić ten transformator? Wciąż chodzi za tobą ten gorący prysznic? Coś w tym stylu. Wrócimy rano. Wtedy pogadamy. Bez obrony. Myślałem, że będziesz już na mnie czekał. Coś mnie zatrzymało. Czyli to był sprzęt ludzi Majka? Moich ludzi. Ale tak. Torres i Evans. Nie byli włóczęgami, ale parę razy byli w syfie. Myślałem, że ogarną temat. No to się przeliczyłeś. Już rozebrali jedne części. Wszędzie są ci cholerni zbieracze. Skizo, czemu nie zabraliście ich rzeczy do obozu, kiedy po raz pierwszy ich szukaliście? Bo było za dużo świrusów. Temu. Jak ci. Tylko znacznie więcej. Idziemy. Mike powiedział, że materiały wybuchowe są w skrzyni. Gdzieś w biurze powinien być zapasowy zestaw kluczy. Drażki nie mam. Boże, nienawidzę zamknięte. No wreszcie, w czym się zgadzamy. Hej, tutaj. No. Chyba dam radę podsadzić cię na dach. Gotowy? No. I na górę! Dobra. Zobaczmy.
To chyba wszystkie. W porządku? Tak. Dzięki, że pytasz. W końcu, Jezu. Są. Skizo! Załatwione. Świetnie. Rozejrzyj się. Może znajdziesz jakieś flary. Zaraz, kurwa. Nie wziąłeś latarki? Wziąłem, ale padły baterie. Ostatnio strasznie trudno znaleźć to gówno. W każdym razie nie działające. Się. Flary. Skizo! Znalazłem skrzynkę flar. Tak, tak. Spróbuj wyważyć drzwi. Wtedy wejdę i je zgarnę. Tutaj są flary. Dobra. Daj mi klucze. Znaczy takie klucze? Tak, odejdź. Hej, hej, hej. Mam taki pomysł. Może poprowadzić nas do skrzynek, a ja wtedy je otworzę. Masz z tym jakiś problem? Żadnego. Tylko ich nie zgub. Tak. Dobra? Będę to miał na uwadze. Mamie, to co, wchodzimy? Jestem za tobą. No. Widzisz, tak jak mówiłem. Wygląda na to, że damy radę się tędy przecisnąć. Pomóż mi. Dalej. Pchaj! Przecież pcham! Dobra, zaklinuj to pod tym głazem. Udało się. Zrobione. Myślisz, że da radę? Powinno. Pamiętaj, nie wyciągaj broni. Kiedy mało mi się, że miało być czysto! Nic takiego nie mówiłem. Ale serio, jeśli są tu jakieś wirusy, jeden strzał ściągnie nam je wszystkie na głowę. No przecież słyszę. Jest. Zawsze się przydają. Pierwszy teren rozbudowy jest tuż za głównym szybem. Chodź, tędy. Jestem za tobą. A, w mordę. Tędy nie przejdziemy. Zerknij na mapę. Jest jakiś inny tunel, szyb wentylacyjny? Mapa pokazuje, że zaczęli kopać tutaj tunel łączący. Musiał być niestabilny, bo zabili go dechami. Gdzie? Ech, tam w bok. Tutaj? No. Tak, zabili go dechami. Wygląda to zbyt stabilnie. Chyba już to mówiłem. Ja mam tylko to. Ty masz latarkę. Czyń honory. Dlatego nigdy nie dokończyli rozbudowy. Bo wiesz, cały ten szajs wygląda tak, że jedna laska dynamitu wystarczyłaby, żeby nas tu pogrzebać. Wygląda to tak źle. Jasne, jasne, jasne.
jest. Żadnych złamanych kości. Jest. Blisko było. No. To teraz już nie mamy wyjścia. Chodź. Tędy. Co ty robisz? A jak myślisz? Rzucam flary. Po co? Przecież masz mapę. Bo to jebany labirynt. Muszę wiedzieć, które tunele sprawdziliśmy. Stąd. Chodź. Co? To twoi ludzie? Ta. Zawsze jak widziałem Teresa, nosił tę samą kamizelkę. Mówiłem mu, ten pomarańcz cię kiedyś zabije, brachu. Tutaj nie miało to znaczenia. Jego kumpel stracił rękę, wykrwawił się. A Torres miał co jeść. Zrobiłeś to kiedyś? Pewnych granic jeszcze nie przekroczyłem. No, ja też. Cofnij się. Nie zostawię ich świrusom. Wypierdalamy stąd. No. To tutaj. Chodź, przeciśniemy się tędy. Idę za tobą. Trochę tu ciasno. Dasz radę? A kto przez cały dzień siedzi na dupie w obozie? Bardzo śmieszne. Chodź. Okej, okay. Pierwszy teren rozbudowy powinien być za rogiem. O ile dobrze czytasz mapę. Weź nie pierdol. Widzisz? Masz jeszcze te klucze? Tak, tutaj. Dupa, nic nie ma. Cholera. O, wybacz, nie uwierzyłeś mi? Pewnie, uwierzyłem. Chodź. Może złożyli je w jednym miejscu. Sprawdzimy drugi skład. Tędy. Zawróćmy. Trzeba się upewnić, że niczego nie przegapiliśmy. Skizo, czekaj. Coś jest nie tak. Co? O czym ty gadasz? Bo wiesz, nie tędy tu weszliśmy. Co? Myślisz, że te flary wstały sobie i się przemieściły? Może coś mi się pomyliło. Zaraz, czekaj chwilę. Cholera, to główny tunel. Co? To jest, to główny tunel. Widzisz te tory? Nie szliśmy wzdłuż torów, kiedy tu wchodziliśmy. Co jest grane? To przecież moje flary. Jakim cudem? O, ktoś leci z nami w chuja. Chodź, tędy. Zaraz. Poczekaj. Co tam jest do cholery? Byłaś już! Pokaż się! Co, weź to lepiej odłóż. O czym ty mówisz? O czym ja mówię? Mówię, że jeden strzał, jeden, wystarczy, żeby ściągnąć tam na głowę wszystkie świrusy, które siedzą w tych tunelach. Podobno tunele będą puste, być może nocy... Kurwa, czekaj! Nie mogę wycelować! Jaka cholera! Kurwa, zabrał nam klucze! Kurwa! Gdzie ty idzie? Ma klucze, musimy go złapać! Czekaj! Cholera, Skizo! Ucieka nam! Thank you.
gryzą! Gryzą, przestań strzelać! Co? Zawaliłem na łby całą wyjebaną kopalnię. Paskido, zawaliłem na łby całą kopalnię. A, cholera! Dobra, dobra! Tyle jeśli chodzi o puste tunele. Mówiłem ci, co będzie, jak tylko zaczniesz strzelać. A co niby miałem robić? Rzucać w nie kamieniami? Przede wszystkim to powinieneś słuchać mnie, kurwa, następnym razem! Spróbuj tego. Jak se chcesz. Nie ma za co. Za co? Uratowałem ci dupę. Jakbyś nie uciekł, nie musiałbyś jej ratować. Jesteś gotowy, żeby to skończyć? Tak. Gotowy. Tędy. Adi mówi, że twojemu kumplowi ktoś chyba chciał wypalić dziary. Byli wieczyści, prawda? Do czego się zmierzasz, Skizo? Bo widzisz, był u nas włóczęga. Chodzą słuchy, że wieczyści szukają dwóch gości, mongrelsów. Coś kojarzysz? Jak sam widzisz, wciąż noszę nasze barwy. Nie ukrywamy się, Skizo. Jeśli Carlos chce dorwać Boozera, znajdzie go bez problemu, ale najpierw będzie miał do czynienia ze mną. A co im zrobiliście? To musiało być na długo przed złamaniem rozejmu. Na długo przed? Wiesz co? Nie wiem i gówno mnie to obchodzi. Czy zabiłem swego czasu kilku wieczystych? A żebyś wiedział, ale po tym, co zrobili Boozerowi, zajebie tych popieprzonych skurwysynów. No, tylko uważaj, bo Carlos jest najgorszy. Lepiej mu nie podpadać, brachu. Przecież mówię, że mam to gdzieś. Nie jestem twoim brachem. Pamiętasz, co powiedziałem Mike'owi? Pierdolę Carlosa. Hej, po prostu dbam o ciebie. Teraz jesteś jednym z nas, nie? Ach, ach, prawda. Nie martw się o mnie i o Boozera. Sami umiemy o siebie zadbać. Źle. Nasz staruszek będzie szczęśliwy. Ciężkie królestwo. O czym ty znowu gadasz? Znasz staruszka. Tak samo jak ja. Ja to zrobię. Daj mi. Dzięki. On myśli, że rozejm z wieczystymi zapewni nam bezpieczeństwo. Ale wiesz co? Oni mają w dupie ten rozejm. Nie sprzątnęli nas jeszcze tylko dlatego, że cały czas są zajęci na północy walką z Copelandem i Hot Springs. Tak, wiem. Byłem tam. No to wiesz, o czym gadam. Wieczyści nadchodzą. A żelazny Mike po prostu na to pozwoli. Pozwoli tym łysym fanatykom sprzątnąć nas jak jakiś cholerny czerwony przypływ. Skizo, nie wiesz tego. Nie wiem. Dawaj. Thank you.
Nie myślałem, że ucieszy mnie widok słońca. Kurde, no i znowu się zgadzamy, Skizo. To już drugi raz dzisiaj. Chwila, czekaj, czekaj. Hej, motka. To się w środku. Ej, co się tam chowa? Strają zbiacie. Daj spokój. Paru też. Tak, chodźmy. Maszyna włóczęgi. Wypala! Moich chłopców trochę poniosło. Przyznaję. Bywają trochę nerwowi. W porządku. Rozdzielmy się. Otoczymy ich. Dobra, tylko uważaj. Proszę pana, nie mamy swoich zamiarów. Spoko, o mnie się nie martw. To tylko małe nieporozumienie. Może połączymy siły. Przyda nam się pomoc. To jak będzie? Hej, Włóczęgo, podoba mi się twój styl. Masz co trzeba, żeby tu przetrwać. Może opuścisz broń, wyjdziesz do mnie i pogadamy? Może uda nam się oś... Hej, siostro, myślałem, że chciałeś tylko pogadać. Chyba tyle mam do powiedzenia. Widziałem coś. Motor. Oto. Co? Jesteśmy górą! Wali go! Zaraz ich! Nie pozwól żadnemu z życiem! To już chyba wszystkie chudki. No. Chodź. Musimy dorwać tę skrzynkę z dynamitem. To musiały być te same dupki, które rozebrały motocykle. Przyjeżdżali, zobaczyli nasze, myśleli, że pójdzie łatwo. A, to się trochę zdziwili. Wiesz, niechętnie to mówię, ale w zasadzie dobra nas na ekipa, ty i ja. Więc tego nie mów. Hej, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy przyjechaliście do obozu, a żelazny Mike przywitał was z otwartymi, kurwa, rękami, myślałem, że to kolejny znak, że staruszek wariuje, że robi się miękki. Dobra, do rzeczy, Skizo. Chodzi o to, że my dwaj rozumiemy się. Teraz to wiem. A ty wiesz tak samo jak ja, że jeśli Mike się nie obudzi, to obóz nie przetrwa nawet pół roku. Wciąż czekam, aż przejdziesz do sedna. Słuchaj, wiem, że byłem wobec ciebie nie fair. Obaj to wiemy. Ale... ludzie wiedzą, co zrobiłeś. Dla kumpla. Ile zrobiłeś dla naszego obozu. Szykują się zmiany, bracie. Jak żelazny Mike przejdzie na emeryturę, to ja i ty możemy razem przejąć dowodzenie. Ty i ja? Dowodzić obozem? To o tym chciałeś ze mną porozmawiać? Hej, wysłuchaj mnie, do diabła, daj mi chociaż chwilę. Mam w radzie obozu wielu przyjaciół i oni się zgadzają, że staruszek powinien odejść. To akurat gówno prawda, bo Ricky nigdy ona by się jest tak nie samo miękka jak staruszek. A Mike ci ufa! To akurat jego błąd. Jeden z wielu. A ja go nie popełnię. Słuchaj, wszyscy staramy się przetrwać, Skizo. Rozumiem to. Ale pewnych granic się nie przekracza, pamiętasz? Zdrada najbliższego przyjaciela to jedna z nich. Lepiej, żeby zszedł staruszek, niż cały nasz obóz. Pomyśl o tym. Skizo, przemyślę